A więc, hej siema, tu Paweł Gaming wyda was w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. Jest 19.30, więc chyba dam radę tak gdzieś do... No, zobaczymy. Dobra. Jest wieczór, a dokładnie po północy. To więc przenocujemy tak gdzieś do 10. A, dobra. 9 może być. I mamy w ogóle 15 poziom, więc... Co? No kurczę, nic się nie pojawia. Czekaj, to jest co? Szeregowy. Marionetka. A, dobra, czy... Tu se jebnę. Co mi tam? Dobra, oczywiście... Będę dostać jakieś w ogóle wiadomości na Instagramie. Czy to, czy tamto. Dobra. Okej. No to... Przygotowane. Nie dalej jak rano moja Greta przyniosła wieści z targu, że w jednym domu coś ludzi morduje. O! Twoja Greta zaś lubi zmyślać jak pijany trubadur. W poważnych sprawach nigdy nie kłamie. Słyszała od kramarza, że trup był w strzępach. Ja tam nie jestem rasistką. Kramarz? Człowiek, elf czy krasnolud? Ważne, że się zachowywał. W mieście każdy lubi, żeby go słuchali, to i opowiadają niestworzone historie. A ja myślę, że coś jest na rzeczy. Przekonać. Roza Far Atre mnie oczekuje. Mam jej udzielić lekcji fechtunku. Chodź za mną, panienka już czeka. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Roza to kapryśna bestia, a jak dobędzie ostrza nieznalitości. Dla mnie to nie ma problemu. Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wkurwić raz. Za mną. Czy tutaj jest? I oczywiście lag. No dobra. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. To zobaczymy. Ty co jest, kurwa? No dalej! Dobra, dawaj, dawaj! Walcz, a nie popisuj się!
taki jesteś. Co? Przeszła ci ochota? Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. A niech to. Na spokojnie. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Jestem Wiedźminem. Szukam... Wiedźminem? Wspaniale! Zawsze chciałam poznać Wiedźmina. To takie ekscytujące. Niezmiernie, ale pozwól, że pogadamy o tym kiedy indziej. Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki, Jaska. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Wstawaj, rewanż! Aj! Walcz, a nie popisuj się! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Szybki jesteś. Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. A niech to. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Kurwa, siostro bliźniaczki. Zaraz, to znaczy, że Jaskier was pomylił? No, zdarzało mu się, ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. Co nilfgaardzkie arystokratki robią w Nowigradzie? Najczęściej się nudzą. Nasz tatko jest dyplomatą. Poza tym ma w Nowigradzie mnóstwo interesów. Należy do korporacji handlowej. I wozi nas wszędzie ze sobą, a w każdym miejscu zatrudnia nam nauczycieli. I tak w Nowigradzie jego wybór padł na poetę Jaskra, oblubieńca Rozy. Edno!
Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto. Nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Cesarz konsekwentnie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak. Ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu. I że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. No to wiadomo, wiadomo. Wracając do tematu. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. Rozgrzewka. O Jezu, ale tylko to łożył. Ja pierdolę. Jebany lagi wykończę. Lekcja szelmiech. To chyba to jest poboczne. No proszę, kolejny dziwotwór.
Nie trzeba ci czego, mistrzu? Nic nie boli tak jak życie. A wiesz, na Zamurzu jest pralnia. Przy odzienie tam piorą. Wiecie, to mnie w ogóle wykańcza te lata. No proszę, kolejny dziwotwór. Ten dom, to on zawsze taki krzywy był? A gdzie? Postawili prosto, aż wprowadziło się tu dwóch takich, co chciało okraść bank Vivaldi. Ciężko, oj ciężko. Póki czarnie w Kedwen za partyzanta. Co tam, Pusia? Tęskniłaś za Zoltanem, staruszko? Jakże to? Nawet wody nie wypiłaś? No, taś, taś. No, powtórz. Dobry krakers. Dobry. Kolegium profesorów Uniwersytetu Oksenfurckiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł Magistra Septem Artes Liberales. Idę w kadarz do odcinka.
pisać. Jeżeli będzie pisać, to się wcześniej wiadomość. Weźmy wolny upali. No proszę. I chyba te. No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Zoltan, nie chcę psuć ci zabawy, ale wiesz, że papugi z sowy nie zrobisz. Zrobię. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, będzie z nami grała w Gwinta. No, ale przecież mieliśmy gadać o jastrze. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? To już chyba wiadomo kto. Najpierw powiedz, czy ty coś masz. Kilka siniaków i zniszczony kubrak. Poza tym nic szczególnego. Nie zatrzymał się u żadnej. Widziały go dawno temu. Jednego przeklinają, inne za nim tęsknią. Poznałem tylko kilka jaskrowych trików na baby. To ja chyba mam coś ciekawszego. No, to na co czekasz? Zamieniam się w słuch. Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że Jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak Jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Jaskier zakochany? Tak naprawdę zakochany? Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w Zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. A w tydzień było... O, nie, to na
napełnione. Wow! Za to się płaci. Mój dziadek jest chory. No proszę, kolejny dziwotwór. Riwowi zawsze wiatr w oczy, co? Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty. Miecze pierwszego sortu! Pokaż mi swoje towary.
tylko te ulubione wspomnienie Gryfa, którego nie będzie łatwo, ale... Bywaj. Na razie na tym zakończymy. No to widzimy się w kolejnym. Cześć i pa pa.